Dzień dobry Państwu. Rozmowy strajku, komentarze dnia. Dzisiaj samodzielnie Maciej Wiśniowski, kłaniam się Państwu. Wszyscy moi koledzy zajęci albo bardzo zajęci, w związku z powyższym nie udało się nas zebrać w jakiejś parce. W związku z powyższym ja tylko Państwu zajmę kilka chwil, ponieważ chciałem podsumować to, o czym mówiliśmy dokładnie przed 4 dniami, 3 dokładnie rzecz biorąc, o wycieczce pana prezydenta Andrzeja Dudy do Afryki i jego spotkaniu z prezydentem Rwandy i o tym, że nazajutrz po podpisaniu umowy z rządem rwandyjskim wybuchło w sąsiednim Kongu, w Demokratycznej Republice Konga rozruchy, w których Polska grała jedną z głównych, dość powiedziałbym wstydliwych ról, to znaczy krzyczano Polsko, odwal się od Konga. Skąd to się wzięło? Pisały o tym niektóre media, ale jeżeli Państwo przepuścili, to ja postaram się to Państwu w tej chwili opowiedzieć. Otóż Rwanda graniczy z Demokratyczną Republiką Konga i Kongo jest, pewnie Państwo wiedzą, a jeśli nie, to przypomnę, Kongo jest krajem, w którym jest cała tablica Mendelejewa. To jest niesłychane bogactwo, które tam się znajduje. W związku z powyższym wszyscy wielcy tego świata oczywiście maczają tam swoje paluszki z właściwą sobie bezceremonialnością, co skutkuje permanentną wojną domową i niepokojami. I jeszcze Polska do tego podłożyła swoją żabią łapkę. Mówiąc szczerze, niedokładnie wiadomo dlaczego, ale przynajmniej opowiemy jakieś szczegóły. Otóż 10 lat temu grupa dezerterów z armii kongijskiej utworzyła grupę M23, czyli to jest inaczej rzecz biorąc ruch 23 marca, która próbuje kontrolować wschodnią prowincję, oczywiście również bardzo bogatą w surowce. I ta wschodnia prowincja Konga graniczy trzeba trafu z Rwandą. Grupa tych bojowników jest oskarżana o okrucieństwa wobec ludności cywilnej tego regionu. Nie bezzasadnie, między innymi mówiąc, ponieważ informacje, które Państwu w tej chwili przekazuję, potwierdzili mi pracownicy ONZ-owskich struktur, którzy tam pracują, bo mamy z nimi kontakt. Pozdrawiam panią Margaretę. W każdym razie Kongo oskarża Rwandę o wspieranie tych rebeliantów i też nie bezzasadnie, ponieważ sprawa ta była dyskutowana na forum ONZ-u i ONZ przyznał rację Kongu, że Rwanda tam wspiera tę grupę tych rebeliantów. W każdym razie sytuacja na pograniczu i w tej wschodniej prowincji Konga jest oczywiście bardzo napięta od lat. I w tej sytuacji Andrzej Duda pojawia się w Rwandzie, odbywa różne wizyty, rozmowy i podpisuje z prezydentem Rwandy Paulem Kagame porozumienie, które oczywiście tam dotyczy energetyki, gospodarki, ale również dotyczy pomocy Polski Rwandzie w przypadku konfliktu. Otóż w komunikacie polsko-rwandyjskim jest napisane, jeśli Rwanda będzie w niebezpieczeństwie, my też ją poprzemy. Dlatego mówimy o edukacji, w tym edukacji wojskowej, aby Rwanda była bezpieczniejsza dzięki swojej młodzieży gotowej do obrony swojego kraju w przypadku ataku. Mamy także nadzieję na rozwój współpracy między naszymi przemysłami obronnymi w przyszłości. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj także z prezydentem. To jest fragment wypowiedzi Andrzeja Dudy. No, proszę Państwa, to jest tak, że prezydent średniego, ale niespecjalnie samodzielnego kraju europejskiego jedzie na środek Afryki do kraju, który jest oskarżany przez swojego sąsiada o wspieranie rebeliantów. Kilkakrotnie zresztą Kongo zagroziło, że grozi to konfliktem zbrojnym między tymi krajami. I w tym wszystkim polski prezydent mówi, że będzie wspierał Rwandę, czyli kraj oskarżany nie bezpodstawnie o to, że jednak pomaga rebeliantom w Kongu i destabilizuje sytuację w tym rzekomo. No, przyznają Państwo, że to jest jakiś kompletny bezsens. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Konga zaprotestowało, przekazało notę werbale,
tak zwaną, która, w której to nocie głosi się, że bez wątpienia taka postawa prowadzi do przekonania, że Polska sprzymierzyła się z Rwandą w swojej agresji na Demokratyczną Republikę Konga, której wojska bezkarnie dopuszczają się okrucieństw na terytorium Konga. I to jest wynik niespecjalnie według mnie przemyślanej polityki Polski w Afryce. Czemu nagle Polska zapragnęła włożyć tam ręce w ten dość napięty region, nie wiadomo, ale myślimy tak sobie, że to jest jednak chyba nie samodzielna inicjatywa naszego kraju, naszych dzielnych służb dyplomatycznych, tylko tam pojechał prezydent Duda, ponieważ byłoby głupio, gdyby tam pojechał ktoś bezpośrednio zaangażowany w ten region, czyli ktoś z USA albo Wielkiej Brytanii, bo to by wywołało jeszcze większe niepokoje w Kongu, a dodam dla ułatwienia, że największymi donatorami dla Rwandy jest oczywiście, są oczywiście Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Na tym tle pewnej pikanterii dodaje fakt, że rząd Sunaka, czyli premiera Wielkiej Brytanii, niedawno dogadał się z rządem w Kigali, że Rwanda będzie przyjmować deportowanych z Wielkiej Brytanii i szukających tamże w tej Wielkiej Brytanii azylu. Przy czym ci deportowani z Wielkiej Brytanii mają być przyjmowani w Rwandzie niezależnie od ich narodowości. No, z trudem sobie wyobrażam, jak to się ma do praw człowieka i do tego, w jakich warunkach ci deportowani będą tam przetrzymywani. 2/3 ludności w Rwandzie żyje w skrajnej nędzy, chociaż ta umowa o przyjmowaniu deportowanych z Wielkiej Brytanii też dała jakieś pieniądze, a wspomniane przeze mnie zasiłki ze strony USA i Wielkiej Brytanii to jest ponad 50% budżetu państwowego Rwandy. A tak jak wspomniałem, 2/3 ludności żyje w skrajnej nędzy. I tak mówię, czego to dowodzi? Niczego to nie dowodzi, poza tym, że Polska jest kompletnie niesamodzielna, jeśli chodzi o swoją politykę zagraniczną na takim ważnym kontynencie, jakim jest Afryka. I wizyta prezydenta Dudy zaszkodziła nie tylko bezpośrednim relacjom polsko-kongijskim, ale można sobie wyobrazić, że zaszkodziła wizerunkowi Polski w Afryce. I to, proszę Państwa, jest jedyny chyba konkret, który wizyta pana prezydenta dała. Jeszcze tylko przypomnę, że walki armii kongijskiej z rebeliantami we wspomnianej wschodniej prowincji Konga kosztowały, czy raczej zmusiły do emigracji 150 tysięcy osób. No to są konkretny wymiar tego konfliktu, w który Polska wlazła i nie wiadomo w jakim celu. To tak tylko tyle chciałem powiedzieć w ramach komentarza, bo pomyślałem sobie, że uzupełnienie naszych informacji sprzed 3 dni może być w jakiś sposób istotne. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejszą uwagę. Będę wdzięczny za pamiętanie o tym, by nas subskrybować, wspierać, lajkować i komentować. Dziękuję, pozdrawiam Państwa do następnych odcinków, czyli do jutra, kiedy to spotkamy się we 4 i to będzie relacja na żywo. Zachęcam do uczestnictwa Państwa. Kłaniam się. Do zobaczenia.